Daj spokój, Rafał. Ale naprawdę musiałaś? Musiałaś? Jeszcze niedawno mówiłaś, że koniec z karierą w telewizji. Ktoś cię chyba skutecznie przekonał, żebyś jednak tutaj została. Czyli co, przysiadujesz całymi dniami w domu, bo jesteś zazdrosny, tak? Okazuje się, że mam powód. Tak? O! 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 Widzisz? Monika, ja naprawdę nic o tym nie wiedziałem. To jakaś manipulacja. Czy to było wtedy, kiedy przygotowałem dla ciebie kolację? Jezu, Stefan, ogarnij się. Nie wierzysz mi? Wierzę w to, co widzę. A widzę, że wolisz być tutaj z nim, niż ze mną. Nie będę się narzucał. A to akurat dziwne. Jakoś nie miałeś problemów z narzucaniem się, kiedy spałeś z moją narzeczoną. Zaraz, kiedy to było? 22 marca? Tak pamiętam, moje urodziny. Jeśli już do mojej urodziny 15 kwietnia. A skąd w ogóle pomysł, że Kinga zdradziła się ze mną? Bo masz taki styl. Pracę też zdobywa przez łóżko. Wszyscy wiedzą, że Alicja go stworzyła. I teraz co? Stracił robotę i znowu kobieta go utrzymuje? Chłopaki, no błaga! Hej! Nie chciałem was wcześniej rozdzielać, ale zaraz puszczam publiczność. Zapraszam. Monika?